rzeczywiście cała światowa czołówka, wszystkie dziewczyny z czołówki rankingu, także żadnego kraju, żadnej zawodniczki na dzisiaj nie zabraknie. Jest tak, że najlepsza szesnastka ze światowego rankingu pierwszy dzień ma wolny, ma z tytułu pozycji w rankingu udział w turnieju głównym zagwarantowany. Pozostałe dziewczyny dzielone są na grupy siedmioosobowe i na podstawie wyników walk w tych grupach siedmioosobowych są rozstawiane w takiej preliminacyjnej drabince i poza tą szesnastką lepszą zwolnioną pozostałe dziewczyny, ile by ich nie było, walczą tylko 48 wolnych miejsc w turnieju głównym. Myślę, że tutaj ton nadawać będą Rosjanki, Włoszki, ale może coś się uda wydrzeć, tak było rok temu właśnie, że bardzo dobrze się spisały Francuzki, które miały dwie osoby w czwórce. Myślę, że Rosjanki i Włoszki, a do rywalizacji może się wtrącić któraś z Amerykanek, może właśnie któraś z Francuzek i może któraś z Polek. Fizyczną i taką szermierczo bardzo dobrze się czuję. Mam nadzieję, że z głową będzie wszystko w porządku, że będzie chłodna i skoncentrowana. Ja przygotowywałam się indywidualnie tutaj w Gdańsku na treningach klubowych z trenerem indywidualnym Tadeuszem Pagińskim, a reszta dziewczyn przygotowywała się na obozie w Cetniewie. Przychodzę tutaj codziennie o 16:00, wychodzę około 19:15, 5 razy w tygodniu. Rano też z trenerem personalnym ćwiczę na siłowni, więc trochę czasu temu poświęcam. Plus zawody, weekendy. Szermierka jest taka fajna, że naprawdę może Magda Knop wygrać z najlepszą zawodniczką na świecie i to jest właśnie fajne w tym sporcie. No, w ostatnim tygodniu byłam razem ze starszymi zawodniczkami na zgrupowaniu w Cetniewie. Tam ostro trenowałyśmy. No, było ciężko, ale myślę, że to nam dużo da